się do rękawa naleci. Ale dzisiaj materiał, chłopie, na vloga, pierwsza klasa. Pokaż, jak to się robi. Poza tym, że jest zimno, więc sporo czasu. Standardowo, biuro, papierki. Właśnie rozkminiam całą listę środków na buraki. Tutaj są ceny. To jest taka umowa z Zitzuckerem na kwotę 16 370 zł akurat przy moim areale. Do wykorzystania w takim kredycie, który jest później rozliczany za sprzedane buraki cukrowe. Także no, trzeba mocno się zastanowić, jaki plan ułożyć na ten sezon. Substancji nie ma niestety za dużo i to jest odwieczny problem. No i wbrew pozorom to wcale nie jest duża kwota. Myślę, że wszystkich zabiegów w takiej kwocie na buraki nie wykonam. To na 200%. Nie uda się. Gdzie ja swoją kurtkę przepiłem? Nie wiem, idę szukać czegoś cieplejszego. Jest. Jest coś cieplejszego. Elegancio. A wy? Jak macie przyjemność jakąkolwiek z oglądania tych filmów, to zostawcie subskrypcję. Nie obrażę się, ile takich osób, co ogląda, a nie subskrybuje. No, ile się znajdzie. Co, nie ma prądu? A jest teraz prądu. Tam na górze. Wyłączyłem, nie. Ale tu zgasło. Taka pogoda nieprzyjemna, szlajanie się, za bardzo mi się nie chce na zewnątrz siedzieć, bo zimno oczywiście. Zrobiłem sobie porządek w magazynie na środki. Poukładałem tak, żeby widzieć jeszcze, co tam do zastosowania, czego mi brakuje. I co, elektryka w Merlo. Wyjeżdżam, o tak, wyjeżdżam. Ale ktoś stanął. Miałem opryskiwaczem wyjeżdżać i olej zmieniać w JCB, bo jest podczepiony. To już wam kiedyś mówiłem, że ciasno jest, co nie? Jak się auta zjeżdżają, z każdej strony coś stoi. Załatwione. Sam bym odjechał, ale niech też mój brat coś ma z życia. To żeby tu nie stanął jeszcze. No ile tego gwintu? Nie ma żartów. JCB dostaje drugie życie. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale w moim przypadku, jeżeli chodzi o oleje, to John Deere, tylko jak go kupiłem, pierwszy raz dostał olej John Deere'owski. O, siema. A później, no ja akurat patrzyłem tylko i wyłącznie na parametry. Także w tym przypadku to jest 15W40, jeżeli chodzi o silnik. Tutaj jest 10W30, to jest hydrauliczno-przekładniowy. To leje do John Deere'a. Natomiast tutaj Arbor Petronasa leje do JCB, do silnika. I do John Deere'a też do silnika. Praktycznie do wszystkich tutaj sprzętów traktorowych idzie właśnie ten olej. Odpowiednik tego, który leją w fabryce. Lecimy, lecimy, bo kanał trzeba zwalniać. Poganiają.
cała nakrętka urwała. Chyba nakrętkę większą wstawić i w środku spawać. Chyba za duże będą. Albo w środku spawać. Gwarancji nie dam. Nie wiem, czy to to. Nie pamiętam, czy kupowałem nowy. Nie no, ciężko będzie coś z tym zrobić mądrego. Nakrętka też mi się wydaje, że może się urwać, jak się dospawa. Przecinaczek jeszcze, ale tu próbowałem już takie walki z przecinakiem. A już patrząc na kolejna piąteczka, nawet nie wiem, nie pamiętam, ile tam wchodzi. Ponad 20 chyba. A już patrząc na samą firmę Petronas, to niektórym z Was może być znana z Formuły 1, bo jako team, z tego co pamiętam, to wywalczyli ileś tam razy Mistrzostwo Świata, więc marka nie jest jakaś no name, tylko bardzo znana, a poza tym to na pewno produkują oleje dla Case'a i New Hollanda. Już nie pamiętam, jak z tego Case'a i New Hollanda się nazywają, chyba Acera i Ambra? Nie wiem. Gdzieś mi się to rzuciło na uszy, ale nie pamiętam. Na pewno dla tych dwóch firm produkcję olei ma Petronas. Czego się dla JCB nie robi? Mandzia. Słychać? Mandzia? Jak się smażą? Jak się smażą pierożki? Jasne. Zrobić ci herbatkę? Herbatkę, no. Z cytryną? Herbatkę z cytryną. Ania, ale gęsta ta śmietana. To majonez. Wymiana oleju. Miałem go nie rozgrzać niestety, ale jak widzieliście, albo i nie, bo chyba nie udało mi się tego złapać, to odkręcaliśmy pneumatem. No i za szybko się wykręciło, olej zleciał. No. Szkoda, że się nie rozgrzał tak dobrze. No. Najwyżej szybciej go wymienię następnym razem. Ale zmieniam filtr, dolewam nowego i... Ochlapało mnie. I odhaczam jako wymieniony. Najgorzej, że okulary zachlapane. Nie widać? Widzę. A ja dzisiaj materiał kopię na vloga, pierwsza klasa. Pokaż, jak to się robi. Nawet pół litra nie spuściłeś, no jak tak będziesz spuszczał, to będziesz godzinę spuszczał, dawaj. Uważaj, bo ci do rękawa naleci. Dobra, no. Grzesiek, teraz tylko zakręć korek, to jest najtrudniejsze. Ale czemu ty w lewo kręcisz? Nic z tego nie będzie, nie. Jeszcze trochę. Ej, jeszcze. Ja go nie zdążyłem rozgrzać, to jest. No to co, nieprofesjonalnie to wszystko zrobiłeś, tą wymianę. Grzesiek, uważaj, bo ci się naleje do rękawa. Już ci ścieka tutaj. No, prawy, lewy, który? W30. No i co? Coś nie coś potrafisz, co? Oczywiście, że tak. Coś nie coś potrafisz? Wszystko potrafię. Już Wojtek, weekend może zaczynać, 17 prawie.
co ty? W sobotę do 17 jeszcze w robocie? Dopiero w połowie pracy jestem, 17. Dobra, ja kończę. Dziękuję. Czekaj, czekaj jeszcze, bo zaraz będzie fajerwerk. Czekaj. Dzisiaj Merlo na takich bardzo wolnych obrotach sobie pyrka cały dzień, tak żeby silnik się dotarł. Tato tam jeszcze myjką z wierzchu go opłucze. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja idę do rodzinki, do domu. Już przy sobocie zaczynamy weekend, trochę z nimi czasu spędzić, bo to 17. To praktycznie 2-3 godzinki, oni już idą spać i tyle będę dzieci znowu widział. Gdzie ty tyle pieniędzy nazbierałeś? Daj 5 zł, mogę pożyczyć? Dzięki. To jeszcze 2 pożyczę. Albo jeszcze 5 wezmę, złotówkę, 50 groszy, złotóweczkę, 2 wezmę, jeszcze 5. Później tak komunia, i tak dasz. Dobra. Dzięki. To pożyczę sobie, dobra? A ty resztę weź. A nie chcę tego okrucha, daj mi drugie ręki, to co masz tu. Nie, to tam z tyłu, a pokaż co masz z tyłu. I to dla mnie dałaś? Naprawdę? Ja mam to zjeść? Ale ty jesteś mały lisek. Lis? Lis jesteś. Nie, ty jesteś. Ty lis jesteś. Ty jesteś. Nadmuchany, że mogę się nauczyć. Dzieci, a co wy robicie? Piknik sobie zrobiliście w pokoju? A kim on jest? A. Arlo. Mamy takie siedzonka. To Arlo. I co jecie? Suchy chleb? I wodą popijają. No to na bogato macie dzisiaj. Wy to się potraficie bawić. Dobrze, że są zgodni. I tak trzeba żyć. Suchy chleb, woda. Jest szczęście, radość.